Dzień dobry, nazywam się Jacek Haja i w tym filmie chciałbym przedstawić organizację 23. PIC, czyli Powiatowego Indywidualnego Turnieju Szachowego. To jest stronka 22. PIC i ten turniej już musieliśmy przesunąć w ubiegłym roku o 2 miesiące, bo były obostrzenia. Strona 23. PIC to jest taka strona, ma adres 23pic.blogspot.com. Tutaj będą pojawiały się informacje, natomiast wszystko wskazuje na to, że niestety 23 PIC będziemy musieli przeprowadzić zdalnie i dlatego właśnie ten film, żeby to wszystko wyjaśnić. Otóż rozegrany zostanie ten turniej na platformie Lichess.org, to jest ta strona Lichess.org. Tutaj trzeba będzie założyć sobie konto, czyli bez konta nie da rady. I właśnie ze względu na te różne obostrzenia jest ten film, żeby to wszystko wyjaśnić, co i jak. Więc trzeba mieć konto na Lichess.org. Jak będziemy mieć to konto, no to tutaj jest coś takiego jak społeczność i są kluby. Tutaj są moje kluby i między innymi jest klub 23 PIC 2021 i do tego klubu trzeba będzie się zapisać. Jak to zrobić? Jak zapisać się do takiego klubu? Otóż będąc kluby, wszystkie kluby i tutaj jest szukaj. Jeżeli mamy szukaj, wystarczy wpisać XX i, czyli 23 w zapisie rzymskim, wciskamy Enter i otrzymujemy to jest ten klub. Klikamy i chcemy, żeby dołączyć do tego klubu. W taki sposób można dołączyć do turnieju 23 PIC. Ale, żeby było jasne, w tej chwili wygląda to tak. Tutaj są w tej chwili osoby, które się zapisały i tutaj trzeba będzie dołączyć do tego turnieju, bo to jest klub. Tylko uczestnicy zapisani do tego klubu będą mogli dołączyć do tego turnieju. Czyli później klikamy w ten turniej i tutaj jest dołącz, czyli dołączamy do tego turnieju. Co z tymi, którzy nie będą potrafili tego zrobić? Otóż normalne zapisy będą się odbywały również na stronie Chess Manager, czyli strona chessmanager.com. Tutaj są turnieje planowane. Wśród planowanych turniejów można znaleźć również ten nasz, czyli 23 PIC Pawno 2021. On będzie 3 maja. 3 maja o godzinie 10. Systemem szwajcarskim. 9 rund. Z tempem, tu jest napisane 15 minut. Tak naprawdę będzie się rozgrywał z tempem 10 minut plus 5 sekund za kartę posunięcia. Przy czym my chcemy zrobić to tak, żeby uniknąć anonimowości. To znaczy, normalnie w turnieju grając, każdy podaje swoje imię, nazwisko, swój ranking, datę urodzenia i tak dalej. Dla sędziego po prostu nie jest anonimowym człowiekiem, jest konkretnym, żywym człowiekiem. I oczywiście będzie można się zapisać, jak najbardziej można kliknąć zapisz się, ale trzeba się liczyć z tym, że za chwileczkę będę o tym mówił, że trzeba będzie podać również i trzeba będzie mieć konto na Lichess. I ja jako sędzia zmodyfikuję troszeczkę tutaj. Proszę zobaczyć, te dwie osoby tutaj, które są, one przed nazwiskiem mają jeszcze dodany swój login z Lichess. Czyli po prostu ta lista będzie uzupełniona oprócz prawdziwego imienia i nazwiska o login z Lichess. Czyli gdy będą wyniki, będziemy widzieli również, jak to wygląda w porównaniu z normalną, prawdziwą listą. Dlaczego tak robimy? Robimy tak po to, żeby uniknąć oszustw. Czyli każdy, kto chce zagrać w naszym turnieju, musi się liczyć z tym, że będzie sprawdzony i na Lichess jest jakby kontrola antydopingowa, ale może się zdarzyć tak, że myślę, że taka unikanie takiej anonimowości pozwoli nam uniknąć oszustw. Takie jest założenie tego.
Dobrze, to jeszcze nie wszystko. Jeżeli założymy konto na Lichess i zgłosimy się na Chess Managerze, to trzeba się liczyć z tym, że ja będę się kontaktował, żeby założyć konto na takiej domenie szkolnej. I tam jest taki classroom. Ci, którzy pracują z Google, wiedzą, że to są aplikacje różne Google. Trzeba będzie również mieć konto. I ja założę to konto. Korzystając z adresu mailowego, jak ktoś się ze mną skontaktuje, to będzie mieć założone to konto. Tutaj jest coś takiego jak classroom. I w tym classroomie będą się pojawiały informacje dla uczestników tego turnieju. Oraz, co bardzo istotne, będzie Meet. To jest link do Meet. Czyli będzie bardzo łatwo można przejść i oglądać w internecie na żywo i kontaktować się na żywo z sędzią w sposób głosowy. Już tłumaczę, co to jest z tym Meet i z tym kontem. Jeszcze raz powtarzam, konta będą zakładane i ja będę to robił i będę w kontakcie z wszystkimi, którzy będą chcieli uczestniczyć w turnieju. Cóż to jest ten Meet? Tutaj jest pokazany błąd kamery. To jest dlatego, że ja tutaj jestem i wykorzystuję tę kamerę przy nagrywaniu tego filmu, ale jak zawodnicy już będą mieli te konta, to w tym momencie powinni wyłączyć tak naprawdę mikrofony, kamerę nie, czyli odwrotnie niż tutaj jest. Kamera powinna być włączona, natomiast mikrofon będzie wyłączony i klikamy dołącz. Tutaj dołącz. W tym momencie tutaj na razie nie jest to nam potrzebne. Na razie to zamykam. A tłumaczę, co to jest ten Meet. Otóż po dołączeniu do takiego Meetu będziemy mogli się wszyscy zobaczyć. Wszyscy uczestnicy tego turnieju. Myślę, że do 200 zawodników uda nam się obsłużyć. Jeszcze raz pokazuję, że tutaj jest mikrofon i kamera. I wy macie mieć włączone kamery, natomiast mikrofony wyłączone tylko w szczególnych wypadkach będzie, gdy będzie potrzebny kontakt ze mną, no to wtedy będziemy mogli się skontaktować na szybko, na żywo, w czasie rzeczywistym, natychmiast. Czyli w tym momencie to będzie nam służyło do tego, żeby z jednej strony widzieć siebie, bo jeszcze raz powtarzam, chcemy, żeby to nie był turniej taki anonimowy, gdzie nikt nic nie wie. Te kamerki będą właściwie miały pokazywać was przy grze, bo oprócz takiej kontroli jakby stricte teoretycznej, czyli tam jaki czas będzie wykrywał, czy przypadkiem nie korzystacie z pomocy komputera, to chcemy obserwować, bo wiadomo, że to mogłoby się wydarzyć, że coś się tam dzieje, żeby po prostu mieć taki podgląd, żeby również przeciwnik widział, jak się zachowujecie przy komputerze. Dopuszczam sytuację, że ktoś pomaga, na przykład osobie starszej, która nie jest obeznana z komputerem i wtedy jakby może ta osoba zastąpić, być takim asystentem. To jest możliwe po kontakcie ze mną, dopuszczam takie sytuacje. Czyli tutaj wszyscy się widzimy, widzimy, co się dzieje, kto siedzi przy komputerze, w jaki sposób gra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest nam potrzebne, żeby uniknąć tej anonimowości. Gramy wszyscy i widzimy. Ktoś się nie zgadza na takie warunki, nie musi grać. Natomiast jeśli chodzi o fundusz nagród, to będą pieniądze prawdziwe, już jest zbierane i prawdopodobnie zrobimy coś takiego, że to się pojawi w najbliższym czasie, że wpisowe na ten turniej też będzie na tej zrzutce do opłacania, czyli na zrzutce będziemy wpłacać wpisowe. Wbrew pozorom może to być tak, że ten turniej wcale nie będzie taki tani, bo będą również nagrody rzeczowe i te nagrody trzeba będzie wysłać. W związku z tym potrzebne będą pieniądze, w związku z tym wcale to nie jest tak. A nagrody w tej chwili są z poprzednich edycji podane, jakby na podstawie tego, jak to było w ubiegłym roku. Myślę, że przed całym turniejem będzie wszystko potwierdzone. No właściwie to musimy widzieć, ilu będzie zawodników, ilu będzie chętnych. Oprócz tego będzie transmisja na żywo na YouTube, być może na Facebooku. Na Facebooku też pojawiło się wydarzenie, które jest związane z tym turniejem, także tam też będzie można zaglądać i sprawdzać.
i zapisywacie, znaczy tak nieoficjalnie. Natomiast tutaj pokazuję, jak to wygląda z tej strony, że znowu, gdy wy będziecie grać, to ja będę mieć wyłączony mikrofon na mid, natomiast będę mieć włączony mikrofon na transmisji i będę starał się transmitować w całym światu, co to się dzieje. Także mam doświadczenie troszeczkę w tym, w związku z tym myślę, że to powinno się udać. I znowu, skończy się turniej, będziemy mogli sobie oficjalnie się pożegnać, chociażby w taki sposób, że będziemy się widzieli wzajemnie i zakończymy ten turniej. Natomiast nagrody dostaniecie niejako później. Jeszcze raz przypominam, zapisujecie się do klubu 23 Pits. Otrzymujecie konta babno.edu.pl. Tutaj będą dalsze informacje na przykład na temat nagród. Jeśli chodzi o zdjęcia, to niekoniecznie, natomiast będzie zapis transmisji, będzie można sobie obejrzeć ten turniej. Mało tego, będzie można udostępniać ten turniej. Także zapraszam do zapisów. I jeśli będą pytania, to można jak najbardziej pytać się, no, kto pyta, nie bądź. Dziękuję za uwagę.